W ostatnim filmie pokazałem wam mój nowy rower, czyli Polygona CSQ T8, który naprawdę wam się spodobał. I pojawiło się dużo pytań odnośnie tego, jakie tu są części, ale głównym pytaniem było to, jak to się stało, że marka Polygon pojawiła się w końcu w Polsce. I tutaj odsyłam was do chłopaków z kanału sprintrower.pl, którzy nagrali cały materiał poświęcony nie tylko temu modelowi, ale całej marce. Także padnijcie do nich, wstawcie im suba i zobaczcie, co dla was przygotowali. Jedziemy teraz na spota, którego wam jeszcze nigdy nie pokazywałem, bo jeszcze tam nigdy nie byłem, a jakiś czas temu dostaliśmy zaproszenie od chłopaków, żeby wpaść do nich na jam. Dlatego uznałem, że skoro mamy zaproszenie, jeszcze nigdy tam nie byliśmy, jeszcze nigdy tego nie widzieliście, to uznałem, że wpadniemy i pokażę wam coś nowego. Tutaj macie linię małych solików, takich rozgrzewkowych. Tutaj jest treningowa, z kickera oczywiście, i tutaj jest normalna linia też kickerów, trzech tam z hipem prawo, no i tam są takie Dirt Pro, nie? No miejscowa wygląda naprawdę konkretnie, zapowiada się naprawdę fajne popołudnie, także lecimy z tematem. Masz lęk wysokości? Jak pies, nie. No to dobrze, bo jest wysoko. Jest wysoko, naprawdę. Jest wysoko, nie? No jest chyba wysoko. Ale wolę wchodzić tak. A weź tu jeszcze wejść z rowerem, jakąś kobyłą. No. To samo zrobić. To jak tam twoje niedoloty? A tu będzie clean, będzie bolał, a clean w Polsce nie znaczy czysto. O k***a, ja p***dole. A ja sklinowałem, nagrałem. Dominik, ja się boję tu skakać. Za tobą. Ale wiem, że już jak tutaj jestem, to ciężko będzie zejść po tych, więc przynajmniej będę chciał zjechać. No dawaj, no jedź, masz tym zjeżdżamy. Ty pierwszy jedź, ja na razie sobie zjadę po prostu, bo ja wiem, że jak zjadę za pierwszym razem i nie polecę, to k***a się obsram. Uwaga! Fiu. Wybijacie się jakoś dodatkowo, czy po prostu tak jak was niesie kigar? A jak niesie? Bo to jest prosty kigar. Nie wiem, bo ja nigdy nie skakałem kigar. Po prostu nie za bardzo do tyłu, nie za bardzo do przodu, no. Ogólnie miejscówka bardzo przyjemna. I potrzebuję mniejszy klucz. Ogólnie miejscówka bardzo kozacka, poleciałem kikery w końcu. O k***a! Jest ten, znaczy ten moment, no i co? Latamy dalej. W ogóle patrzcie na to, oprócz tej hop na dirty i tak dalej, na rowery, to jeszcze macie tutaj kikery na moto. Od tego wybicia, albo od tego, nie wiem. Podobno, tak chłopaki mówili, jest 20 metrów chyba, coś takiego przelotu, także no jest konkret. Tu jest wejście na rozpędówkę na Dirt Pro, a patrzcie jakie to jest ogromne. To jest rozpędówka na te większe kickery, także no, jest wysoko. Mega się cieszę, że dzisiaj tutaj przyjechaliśmy. Czuję trochę taki leciutki progresik na rowerze. Cieszę się, że przyjechaliśmy. Będziemy chyba częściej wpadać, także naprawdę mega kozacki spot. 24 hours later. Widziałeś kiedyś tak blisko konia? Tak, nawet jeździłem. No ja też kiedyś jeździłem. Jak miałem jakieś 5 lat i mnie zrzucił i już więcej później nie jeździłem na koniach. Bo jakiś pies szedł w lesie
i koń się wystraszył i tak wiesz, stanął dęba i mnie zrzucił, więc uznałem, że już nigdy więcej na konia nie usiądę. Nie dawaj mu tego suchego, ale kurna. One jedzą to, one to suche jedzą liście. Nie jedzą suchych liści. Nie dawaj mu suchego żarcia, bo ci zaraz palce opierdzieli. Pozrywamy trochę trawy, żeby nie dać takiego suchego. Tak, Kasper, no ty to wiesz, jak się karmi konie, słyszałem. Podzielę na wazę tą mordę. Trzymaj. I ty też trzymaj. A, dobra trawka, dobra trawka. Na nekro przyjechałem po to, żebym się podszkolił skakać tutaj na poligonie. Mam trochę więcej teraz powietrza, także powinno być przyjemniej. A Kacper przyjechał po to, żeby skoczyć w końcu swoją pierwszą hopę w życiu. Zobaczymy, jak mu to pójdzie, bo ostatnio jeszcze nie umiał bany hopa. Ja rozumiem, że ty się uczysz dopiero bany hopa, ale ty miałeś to przeskoczyć. A ja hebel wcisnąłem. No dobra, powiem, że to mnie w sumie w miarę satysfakcjonuje. Nie jest tak źle. Najchętniej bym za kimś pojechał. Nie wiem, co się stanie, ale polecę. Muszę wam powiedzieć, widzowie, że pedały u mnie w rowerze są do wymiany, bo to jest z tych streamów noga strasznie spada. I niestety, no przy wybiciach nie fajnie się leci, bo te streamy są słabe, naprawdę, nie polecam ich kupować. Weź spompuj i dużo korby daj, bo case'a zajebałeś. O kurde. Ała. Trochę przeleciałem. Ale poleciałeś. O, teraz lecę. You fuck with me, it's Armageddon. Slide on your block with sledding. When the time changes setting, and go to a place where the sun never setting. You lose your life, how you know you go to heaven? Now I'm up, man, I thought you'd be happy. And if I go broke, you got RS to smack. Black so big, thought I was an Iraqi. Whoa! Shorty wanted to chat, so I told her to snap me. We at the function, I sent it to Addy. You see me there, then you better come grab me. Tarasty? Dobra, teraz trzeba go pogonić w ślichach, to ja idę próbować truje. No latasz, to ty latasz, ale trój sztuczek to... Tak średnio. A few moments later. Czy ty walnąłeś o kierownicę? O, ale mnie kolano boli, o. Weź tego grata stąd, będzie działać. Rower w inną, ty w inną. Co to było? Nie, jednak rotacje to nie dla mnie.